Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Don't Starve'a i jak widzicie, drzewca nie ma, ale co usłyszałam, to jest... Muchosmok idzie! Idzie Muchosmok, tylko teraz kwestia tego, czy my zdążymy dobiec do tamtego przejścia, żeby on nam się nie... O właśnie, żeby on nam się przypadkiem, broń Boże, nie zespawnił gdzieś tu koło nas. Właśnie ścinałam drzewka, bo myślałam, że zrobimy tak, jak myśleliśmy, że... No dobra, daj mi sekundę, okej? Daj mi sekundę. Muszę nasłuchiwać. Nie ma go, nie? Nie, jeszcze nie. Okej. Ja wiem, że one się bardzo szybko pojawiają od momentu pierwszego dźwięku, ale myślę, że nie aż tak szybko. Myślę, że jednak damy radę i on się pojawi gdzieś tu. Uwaga, dźwięk. Jest. Jest, dobra. Teraz co my... Teraz tak. Zakładam to. Zakładam to. Biorę dodatkową zbroję. Dobra, zjedz to. Chodź, spróbujemy zrobić... Tak jak było mówione! O fuck, Jezu, jak ja się boję. Chodź. Czekaj. Tu. Nie. O, fuck. Zobaczcie, co się dzieje. Zniszczyła mi się zbroja. A, dobra, on utknął. Dobra. Aha, okej. Okay. Zniszczył mi się kask. Okej, nie mam nic. Panika. Chester nie żyje, okej. Kurde, teraz on... Dobra, ja poczekam, może niech on się uspokoi. Niech on się uspokoi. Spokojnie, bez nerwów. Okej, chyba się uspokoił. Kurde, ja mam wejście po drugiej stronie. Czemu się nie zablokowałeś po tej stronie, tylko po tamtej? O, dobra, gdzieś poszedł. Może mu przeszło. Może nie. Dobra. Chyba mu przeszło. Okej, to ja się tutaj wrzucę. Mam nadzieję, że on tam zostanie. Poczekaj tam, kolego. Okej, spokojnie, bez nerwów. Daj nam szansę się w sumie przygotować. No ja się nie przygotowałam. Kurde, ja mam nadzieję, że naprawdę mi tam nie zniknie stamtąd. Chociaż, nie wiem, chociaż troszeczkę tam zostanie. Muszę pozbierać jakieś kwiatki, bo trochę psycha siada Wilsonowi. Kurde, tam Chester miał całe drewno przy sobie. I pewnie mu Hosmok wszystko zjarał. Tyle tego drewna uzbieram, ale dobra. Chyba mamy na szczęście jakieś. Mamy. To mi będzie potrzebne. Zbroja. Trzy. Fuck. Nie mamy zbroi. No dobra, to robimy. Locksheet. No bo tamtej chyba nie zrobimy, co? Bo potrzebujemy 12, a nie mamy. Dobra, to robimy. Robimy to. Aha, nie mamy liny. Świetnie po prostu. Po prostu przecudownie. A gdzie druga? Czy mamy jakikolwiek... Dobra, wezmę to. To na razie nie. Wianek weź odłóż. Czym się bić mam? To zostawię. Weź to doładuj. Żeby mi się tu nic nie zjarało pod moją nieobecność. Co będziemy mogli jeszcze zjeść, żeby się wyleczyć? W sumie to nic. Dobra, biorę tego. Kask. Dobra, to biorę ze sobą i muszę jakąś trawę zebrać po drodze. Koniecznie. Wyrzuć to na razie. To ci nie będzie potrzebne. Dobra, mam nadzieję, że go tam jeszcze spotkamy. Wilson, nie świruj. Proszę cię. Trawa. Potrzebuję trawę. Jest jedna. A, dobra. Lina. Jest kask.
Muchosmok, proszę bądź. Bądź, proszę cię, proszę cię, proszę cię, bądź tu. Jest, słyszę go. Okej. Okay. Ej, idź spać. Ej, no... No to żeś teraz... Nie wiem, jak do ciebie podejść. Aha. Chyba nie tak. Chyba nie tak. No kurde, on mi nie daje szansy w ogóle. Dobra. A fuck, no i już po zbroi, serio. Idź spać. Chopie. Ale beka, ja się boję go. Dobra. Jakoś na razie dajemy radę, tylko... Psycha. No już nie dajemy rady, bo trochę nam to nie idzie. No. No. Jezu, przecież ja go w taki sposób będę do jutra biła. No i już mnie teraz zaraz zaczną atakować te... No jak on z minką? Jakoś nie widać, żebyś był smutny, że już umierasz. Ja się bardzo skupiam na tym. O! Już myślałam, że nie trafiłam. No. No. Jest! Umarł! Ojejku, zabiłam muchosmoka! Jaka radość! Jaka radość! Fuck. O nie, tylko nie wy. O, dobra. Ty już powinieneś sobie pójść, chłopie, bo już u mnie lepiej. Ja to poproszę wszystko. Mięska. Właśnie Chester, no oczywiście, całe złoto, całe... całe drewno poszło. Ej, nie, 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 ty nie możesz mnie zaatakować, właśnie. Nie możesz. O, i to miał. To jest bardzo ważne. Ja kosztem... jednego złota. Chociaż w sumie to mi niepotrzebne, bo to ma 2%. Weźmiemy tak. A wezmę złoto, to wezmę w rękę. Gdzie jest dziura? Tutaj. Aha, tego już nie przyniesiemy. Przyniesiemy. A. A, muchosmok padł. Nie było to łatwe. Ogólnie troszkę się nie przygotowałam. Troszkę bardzo się nie przygotowałam. Jak widzieliście, było to totalne takie... jak to się mówi, i taka totalna improwizacja, o. Ale spoko. Myślę, że nie było źle. Myślę, że nie było źle. Ej, żaby właśnie! Żaby! Żaby! Chodźcie wszystkie tutaj ładnie. W końcu będę miała was dosyć. Na ha, ha. Złowrogi śmiech. Ja jeszcze śpię dlatego. Dobra, idziemy do tego. Przeżyć do łóżka. W sensie, do namiotu.
dobra, jak już to tutaj jest. Aha, nie mam. No dobra. Weź to, skombinuj tak. I chodź. Czemu ty tego nie nosisz w ręku, Wilson? Mamy łuskę. Szkoda, że tylko jedną. Ale myślę, że z tej łuski zrobimy sobie... Oj. Zrobimy sobie... zbroję. Ja wiem, że tam ta zbroja właśnie, która... jest z muchosmoka. Oj. A, nie zdjęłam tej. Dobra, szybko jeść. Proszę bardzo. Dobrze. Wszystko pod kontrolą. Nie zakładaj tego. Wszystko pod kontrolą. Jak tam nasz kamyk? No właśnie. Troszkę się ocieplił. Dobra, to zaraz. To musimy wykorzystać. Oj. Oj, nie. To się zepsuło. Już nie będą mi dawały sanity. Kurde. Głupia lodówka. O, nie mamy tego. Nie chcesz? Masz. Nie mamy jajek. Ja nie mam miejsca. To mogę oddać. To mogę na razie oddać. Proszę bardzo. To jest bardzo ważne, więc to idzie do lodówki od razu. No, ogólnie pisaliście w komentarzach, żeby mogła zrobić jakiś taki porządek tutaj w tym obozie, czyli wiecie, mur, więcej podłogi i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że dzisiaj, jak na początek, było bardzo ekscytująco i ciekawie, więc może końcówkę, resztę odcinka poświęcimy na jakieś, nie wiem, poszerzenie tutaj. Szczerze, to nie chcę zrobić takiej jednej wielkiej plamy drewna, bo to tak chyba nie będzie fajnie wyglądało. Tutaj na to ognisko właśnie chciałabym zrobić jakoś inaczej i może tutaj jakoś jeszcze to inaczej poodgradzać. Tak wiecie, trochę kombinuję. Raz, dwa, dobra, użyjemy tego... Coś tu się gdzieś jara. Aha, to garnek. Jedno, już myślałam, że coś się pali i moje te nie gaszą. Zrobimy tak i zrobimy marchewka kaktus, bo muszę to wykorzystać. Okej. Okay. W sumie psycha jeszcze ci nie podrosła. Dobra, zjedz sobie w takim razie to. O, a to coś na ciepło, to nie, na razie tego jeść nie będziemy, bo to temperaturę podnosi. Ale ciastka, jak wy to mówiliście? Ja mam sobą pamięć. To. I to? Nie wiem, szczerze. Szczerze to nie wiem. No, to mi wyszły ciastka. Bardzo smaczne. Chcesz? Nie chcesz. Nikt tego nie chce. Skrzaniło, kurczę, a jeszcze mamy tego, smoczego owoca. I mamy, kurde, z nich można było fajne rzeczy robić, tylko że ja nie pamiętam teraz jak. Miałam sprawdzić i zapomniałam. Trawa, w ogóle trawy nie mamy, świetnie. Miód. A może samym miodem się najemy, o. A co to jedna pszczoła? Pewnie pająki zabiły. Resztę, pająki, żaby, to w ogóle wszystko ze sobą walczy. Co nam ten miód daje? Życie. No to nie. Kurde. Muszę to zdjąć. Jakby tu ugotować smoczy placek. No na pewno to. Na pewno... Chyba mięsa się nie dodaje, co? Może byśmy... Wyłącz to na chwilkę. Może byśmy przepiekli te... Okej, już możesz włączyć się, zgasić to. No nic, będę kombinować, co? Dobrze, że garnków mi nie gasi, kurczę, to coś. Te dwa. I miód, albo jajko. Kurde, boję się. Albo to. Myśl, co dodać. Tego nie chcę marnować, bo bym chciała zrobić tą taką, wiecie, potrawkę z tego. O, może kaktus. Boże, wyjdź, proszę, wyjdź. Wyjdź coś. To, do tego na pewno były potrzebne warzywa, tylko że ja nie mam warzyw. Zrobimy tak. Trudno się mówi, jak zepsuję. Jak zepsuję, to zepsuję. Jeszcze co chciałam zrobić, to powiesić 3 miocha. O, może mi się odnowią na zielono tamte, o.
O! Wtedy sobie podchrupię. I nie mamy nasion. O, dziękuję. Ale z tą psychą, jesienko. Dobra, 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 bo... Teraz tak. Jest! Wyszedł placek! Wyszedł placek! Ha, ha, ha. Ale dobra, na razie go nie jem. Na razie go schowam tutaj. Jeszcze, Chester, ty miałeś... O, i wyszło to! Ale fajnie, ale fajnie. To bym chciała. I wiecie co? Na bagnach tutaj i tutaj i tutaj są te takie, no, inne podłogi. Ja myślę, że możemy po to skoczyć. Kurde, nie, no muszę zainstalować sobie chyba tego moda, który mi mówi, jakie jedzenie, ile nam daje, czego, bo... Wkurzające jest to, ja nie pamiętam. Nie mam pamięci do takich rzeczy i... Przez to... O, fuck, zapomniałam się schłodzić. No gdzie jest ta dziura? Dobra, ale jakoś dam radę. Zaraz idzie nas, to rozpalimy zimne ognisko. Chester, nie panikuj. Weź tą w ogóle kask zdejmij. O właśnie, możemy sobie tutaj napalić. No to masz, ochłodź sobie. A ja w tym czasie bym poszła tam. No i nie wzięłam tej czapki świecącej. Diguj. Dwa, trzy, no. Ale ty jesteś, wiesz co? No dobra, 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 dobra. Nie, no to już się... Kurde! Dobra. Poradzimy sobie, poradzimy sobie. Jakoś w ten sposób sobie poradzimy. Świetnie, nie mam na następne. Chester, wzjechać. A, ty musisz się ogolić. Tobie też jest ciepło przez tą brodę. No tak, nikt mi nie wspomniał o tym, a ja jestem taka, że zapominam. Sobie wszystko ładnie wykopiemy. Myślę, że tych, jak one się mają, nie będziemy wykopywać. Bagnowych. To ładnie wykop. To wykop. I pisaliście mi też w komentarzach, że chcielibyście, żeby następna seria była z Don't Starve Together, bo jest dużo nowych rzeczy. Oczywiście padły jakieś też propozycje shipwrecka, rozbitków. No zobaczymy, jeszcze się nie kończy. Ja tylko tak, wiecie, wspomniałam, żebyście już mieli to na uwadze, żebyście już dawali mi znać po prostu, na co byście mieli ochotę w następnej kolejności. Przede wszystkim to Wilsona będziemy niestety uśmiercać, jeżeli dokończymy tą serię, my zrobimy już tak jakby, nie wiem, wszystko praktycznie, co będzie można zrobić. Bo musimy odblokować nowe postacie, prawda? Niestety nowych postaci ja nie mam. Jedyne co to chyba Weber, tak? Ale Weber to mówiłam wam już wcześniej, że nie wchodzi w grę, bo ja go nie lubię. Nie wiem, nie lubię, nie umiem, nie lubię go, po prostu nie umiem, nie lubię. Tu patrzcie, chyba troszeczkę taki ten bug się zrobił. Taki mały kwadracik tutaj się zrobił. Jene, wiecie co, drażni mnie ten dźwięk. Jak się właśnie zaczyna robić nienormalny Wilson, znaczy ogólnie każda postać. Znaczy jest on bardzo fajnie dopasowany, taki idealnie, jeżeli chodzi o świrowanie. Ale jest on strasznie głośny. I drażni ucho. Co my tu mamy ciekawego? O, mackę. No dobra, możesz się wyleczyć, Wilson. Chodź. Jak ty tam masz? Chesterze. Nasiono. Nasiona zbieram, bo się przydadzą. Dobra. Laska w dłoń. Czyli tym... Myślałam, że może tym... A może byśmy sobie zrobili... Chodź tu, Chester. Faktycznie takie... Cztery pod ogniskiem, takie bagnowe podłoże. Prawie identyczne, co? A, tu jest przejście, okej. No i przez to skakanie przez tą dziurę też mi psycha spada. Może dzisiaj znowu skorzystamy z namiotu? Myślę, że... Ej, no. Patrzcie, króliczki! O, to by mi się przydało, dziękuję. Muszę sobie narobić zbrój i kasków i po prostu trzymać je w skrzynce. Tak,
I wtedy tylko jak przyjdzie coś, ktoś, to tylko zakładać i zmieniać. A nie, że ja na ostatnią chwilę, oczywiście panika, nieprzygotowana, muchosmok mnie 3 razy trzepnie i w ogóle już po zbroi i po kasku. No muszę przyznać, że był moment, że już myślałam, że wykorzystamy naszą kukłę. Ja będę musiała też tam te złote narzędzia popodnosić. Dobra. Więc co myślicie, żeby zrobić coś takie? No może najpierw byś to Chester wykopał, co? Ojejku, nasza psycha. Weź może co? Po pierwsze to... uszyj to. Nie mogę tego... Nie mogę? Okej. Okej. Załóż to, żeby ci psycha rosła i się ogol. Tylko gdzie jest golarka? Jest. No. O, właśnie. Gdzie mamy kłaczki? Kłaczki tutaj. Dobra. O nie. Patrzcie, co się dzieje. Muszę szybko. Szybko pododawać, dobra. A mogę tym? Nie, szkoda. Weź sobie zjedz, bo mamy dużo jedzenia, a ten dźwięk jednak mnie troszeczkę drażni. Ale w sumie to ja bym chciała... Właśnie, bo on mi tutaj marudzi, że mu jest gorąco. Może... Aha, dobra, już tego nie zjemy teraz. W ogóle, z tego co wiem, to jeżeli ma się właśnie trawę w jednym miejscu dużo i to... To tak jakby, no właśnie, nawilża i ona się... Ona nie wie, nie robi się z tego, o, takie wiecie, suche. Także też, tu myśmy mogli się w sumie w dzień przespać. Czemu my z tego nie korzystamy? Chodźcie, skorzystamy. O. Czemu nie? Spoko. Wiesz, jak ty fajnie wyglądasz ogolony w tej czapce i w tej koszuli. Normalnie mi się tak podoba. Okej. Okay. Co miałam robić? Tu wycięłam wszystkie, tak. Tylko tu jeszcze podnieść, to nam nie będzie potrzebne, to w sumie możemy to sobie użyć jako tego. No i spójrzmy, jak to będzie wyglądało. Ja myślę, że fajnie. Ja myślę, że fajnie, podoba mi się. Dobrze, że to się tak nie rozlało bardziej. Teraz... Co byśmy porobili? Ja bym może tak... Zaczęła to jakoś dzielić na jakieś... Przede wszystkim, chociaż nie, no, nie wiem. Musiałabym się zastanowić. Zastanowić się. Wyrzuć ten plecak, chociaż w sumie wyrzuć go trochę bliżej. Może gdzieś tu go połóż, to nam nie będzie przeszkadzał. Teraz trzeba to wszystko wykopywać. Ciekawy wyraz, co? No tak, tylko ja oczywiście nie mam miejsca, nie? O. Już lepiej. To załóż, bo zaraz się przyda. A może i się nie przyda? I sobie tak zrobimy. Kurczę, jednak wiecie co, to jest dobre, dobre. Jako paliwo, jako takie te. Nie, czekaj, tu? Dobra, może być. A jeszcze, dorzuć. Jeszcze, no, na maksa rozpalone. Dobra, raz. Aha, i to tak będzie nachodziło. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie rozumiem. Czasami tak się właśnie w środek wtapia. Kurde, wkurza mi to drzewo. A czasami tak się rozlewa. Kurde, podobają mi się te. Zwłaszcza jak jest taka niebieska tu poświata. Taka sypialnianka mogłaby być, nie? Tutaj jakiś namiocik postawić. Można by było pokombinować mury w ogóle. Żeby zrobić mury, to byśmy potrzebowali ogólnie o wiele... Weź załóż tą czapkę na razie. Potrzebowalibyśmy o wiele więcej kamienia, bo tak, mam 26 i to by było na tyle. No. Dodaj ładnie paliwo. Tu jeszcze mamy 2 deski, w razie czego na 2 te. Ale dobra, ja się będę z wami żegnać. Ja się tutaj zastanowię ogólnie, jak by można było ten obóz przygotować się pod... pod, że tak powiem, upiększenie. Poza tym właśnie nacinam sobie jak zwykle drzewa i może w następnym odcinku nic mnie nie zaskoczy i w końcu zaczniemy ten odcinek od walki z drzewcem. Także widzimy się w następnym. Do zobaczenia, pa, pa.